Cześć, drodzy, dzisiaj jesteśmy troszeczkę w takim innym odcinku, ponieważ dzisiaj zrobimy sobie quiz dla graczy. Bo ja jestem graczem, z racji tego, że jestem profesjonalnym graczem, to słuchajcie, quiz dla graczy. Bo chcę, żebyście też wy mnie lepiej po prostu poznali jako gracz. Jeżeli też chcecie zostać graczem lub nim jesteście lub nie, to zostańcie do końca tego materiału, jeżeli chcecie się dowiedzieć, jakie to będą quizy i co ja tutaj wybiorę. Ponieważ mamy quizy dla graczy, zagramy sobie w kilka takich quizów. No i zobaczymy tak naprawdę, co my tutaj mamy. Quiz dla graczy. Co wolisz? Na początku pytanie. Słuchawki czy głośniki? Nie, no zdecydowanie słuchawki. I ile procent osób to woli? Tutaj nic nie ma. Co wolisz? W ogóle dlaczego to jest Samsung? Myszkę przewodową czy bezprzewodową? Ja osobiście mam tą przewodową, lecz ja wolę bezprzewodowe. Co wolisz? Perspektywę pierwszoosobową czy trzecioosobową? Raczej trzecio. Z trzecioosobową mi się lepiej gra. Co wolisz? Wiedźmin czy Gothic? Wiedźmin. Gothica nigdy nie grałem, ale Wiedźmin to grałem. Dużo razy. Co wolisz? Konsola czy PC? Konsola. Tutaj wybieram konsolę z racji tego, że po prostu na konsoli częściej gram i jakby okej. Co wolisz? Tu nie ma obrazków, nie załadowały się. CS czy League of Legends? W żadnym z tych nie grałem, ale dajmy, że CS. Niech będzie. No, czemu tu się nie chce nic załadować? Come on. Call of Duty czy Battlefield? Też w żadną nie grałem, ale Call of Duty dajmy. Co wolisz? Assassin's Creed czy Prince of Persia? Assassin's Creed'a tylko grałem, więc tutaj Assassin's Creed. Moja ulubiona część to jest Assassin's Creed Odyssey. Nie wiem, czy tak ukojarzycie. Dobra, nice. Dla tych, co grają jeszcze w Minecrafta. O, to ja gram. Akurat ostatnio był odcinek z Minecrafta, więc jeśli nie widzieliście, to zapraszam. Dom drewniany czy dom kamienny? Drewniany. No, kamienny spoko, ale drewniany taki basicowy, fajny. Kogo jest więcej w grach? Okej, okay. Dziewczyn czy chłopak? Nie, chłopak. Ja jestem chłopakiem, więc tutaj chłopak. No i pięknie. 96% chłopaków, 4% dziewczyny. Nice, dobra. Sprawdźmy jeszcze jakieś inne quizy. Tutaj, słuchajcie, mam wszystko przygotowane. Aha. Quizy. Polecam wam stronkę same quizy, więc tutaj też wpiszę quizy dla graczy. Czekajcie. O! 10 pytań tak lub nie dla graczy. Czy w grach najbardziej irytują cię bugi? Raczej nie irytują mnie najbardziej, więc tutaj bugi tutaj najmniej, więc dajmy na nie. Czy unosisz ręce do góry w geście zwycięstwa, gdy przejdziesz trudny poziom? Nie. Serio, nie. Nie podnoszę rąk do góry, więc tutaj nie. Czy gdy nie jesteś pewny, że na pewno zapisałeś grę, to robisz to jeszcze raz? Tak. Czasem tak się zdarzy. O, na przykład tak jak tutaj GTA San Andreas, bardzo często mi się w ogóle tak zdarzało podczas grania, więc tutaj no. Więc tak. Czy bawi cię ekwipunek z początku gier? Ekwipunek? Nie, nic mnie tutaj nie bawi, więc nie. Okej, okay. Czy kiedykolwiek próbowałeś tańczyć tańce z Fortnite? W prawdziwym życiu tak, ale to mało, bo ja nie znam tam tańce, nie gram w Fortnite'a. Czy unikasz walki, gdy masz mało punktów życia? Tak. I co to za reklama mi się tu pojawiła? Tak jest. Dobra. Czy zazwyczaj jadasz posiłki podczas grania? Nie. Raczej gdy gram przy komputerze to nie, ale gdy na telefonie to tak. Czy potrafisz grać w gry przez całą noc? Tak, lecz najczęściej gram przez cały dzień, gdy mam wolny czas. Czy denerwuje cię, gdy ludzie mówią, że gry są dla dzieci? Czasami tak. Czy gdy jest ładna pogoda, to otwierasz okno w pokoju, aby z niej skorzystać? I dalej grasz. Raczej tak. Okej, okay, i to koniec w sumie quizu. Dobra, zobaczmy quizy graczy, najlepsze tematyce dla gracza. Uwaga. No, co to za reklama? Dobrze. O, na przykład taki quiz. Jestem graczem, to oczywiste, że... Zobaczymy, co to za quiz. Bo sam tytuł wygląda, wydaje się ciekawy. Dobra, nie, bo to jest za dużo czytania, to nie. Raczej tak. No, co się dzieje w ogóle z tym? Dlaczego to mi się nie chce załadować? Dobra. Spróbujmy na przykład. Co my możemy próbować? Jaki quiz?
Dobra, spróbujmy ten quiz o tym Minecrafcie. Czy... Co, czekajcie, bo mi się nie chce coś załadować i tutaj jest jakaś reklama. Dobra, jest 10 na 10, ale gracze Minecrafta, zobaczmy. Okej, okay. Jest 10 na 10, ale brzydko buduje. Czy zagrasz z nim? No tak, w sumie zagrałbym. Jest 10 na 10, ale zawsze ginie w kopalniach. Nie, to mi będzie przeszkadzać. Tak jak mówiłem, że ci graczom. Jest 10 na 10, ale codziennie musi zrobić ci jakiegoś pranka. No, nie gram z nim. Jest 10 na 10, ale umiera każdej nocy. Nie, raczej też nie. Jest 10 na 10, ale zawsze to nie w lawie. Nie, nie zagram z nim. Jest 10 na 10, ale zawsze się przechwala. No, nie zagram z nim. Jest 10 na 10, ale wykupuje diamenty drewnianym kilofem. Nie, to jest takie irytujące, nie. Jest 10 na 10, ale wierzy w Herobrine'a. No zagram, dobra. Chociaż, no ja nie wierzę w Hero, ja nie wierzę w niego, ale zagrałbym. Jest 10 na 10, ale nie umie grać w Bedwarsy. Dobra, zagram. Czemu by nie? Jest 10 na 10, ale zawsze przed Creeperem ucieka do twojego domku. Zagram z nim. No i tu się znowu nie załadowało. Ten gracz jest 10 na 10, ale bez powodu zabija villagerów. Nie mam z tym problemu. Totalnie ja też ich zabijam. Aha. To jest chyba ostatnie pytanie. Jest 10 na 10, ale lubi wysadzać twoje budowle. Nie zagram. To jest chyba najbardziej denerwująca rzecz w całym Minecrafcie na świecie. Dobra. Dobra. W ogóle wychodzę z tego, nie? Dobra, lecimy dalej. Zobaczyć kolejne quizy, bo ile nam się już czasu to nagrywa? 6 minut, więc jeszcze no mamy dużo czasu, tak naprawdę. Myślę, że tak około 15-20 minut odcinek potrwa. Dlaczego mi się nic nie chce załadować? Co jest grane? Dosłownie mi się nic tutaj widzę, nie chce po prostu załadować. Więc... Nie wiem, co ja totalnie mam zrobić. Okej, okay, załadowało się. Raczej tych quizów, czy rozpoznasz gry z komputerowe z lat 90. nie będę robił, bo ja żadnych nie znam. Angielskie słowa, które zna każdy gracz. Dobra, ja chcę to zobaczyć. Angielskie słowa, które zna każdy gracz. No ale dlaczego tu mi się nie chce załadować? To jest grane. Czemu tu mi się nie chce załadować? No. Ja nie wytrzymam. Przecież ja mam dobry komputer. Co jest? Aha, wywali mnie zaraz. Może mi się szare, takie szary ekran się zrobił. Ciągle mi się quizy ładują. Dobra, mamy to w końcu. Jest takie słowa, które zna każdy gracz. Reward. Dobra, tu trzeba wybrać jakąś odpowiedź. Reward to jest nagroda, no. Nagroda. Confirm to jest potwierdzenie. Tutaj już od razu to wiem, nawet bez tych podpowiedzi. No, zatwierdź. Skill, umiejętności inaczej. No, multiplayer. Jest to tryb do grania z dwoma osobami, tylko gdzie to jest? No, tryb wieloosobowy. Upgrade, ulepszenia. Ulepszenia. Szukam ulepszeń. Jest ulepszenie. Retry, to jest chyba spróbować ponownie i jest to tutaj. Skin. No to wygląd postaci, wiadomo. Boss, jest to taki potężny przeciwnik. No. Level. No to poziom. Leaf. Jest to wyjście chyba. No, opuść wyjście z gry. Select, wybierz. Resume, wznowienie gry. Spawn, pojawienie się postaci. Lag, błąd w grze. Win, wygrana, oponent, przeciwnik. Mamy to. Rewelacja. No i co to są za reklamy? No kurde, czemu one mi wyskakują? Co to za gierka? Twój wynik 100%, udało mi się wszystko bezbłędnie. Jest. Dobra, spróbujmy ten quiz. Czy rozpoznasz te gry z lat 90. Floyd, a ja wiem, co, kto to Floyd. Dobra, Floyd, nie wiem, ten.
Nie znam tej gry totalnie, ten. Będę strzelał. Tak jak mówię, nie znam. Okej, okay, ten. Fallout. Fallouta powinienem znać. Tylko... Czy ta grafika Fallouta jest tak stara? No kurczę, najbardziej co mi pasuje na Fallouta, to jest ta gra. Ale nie. To będzie Doom chyba, więc to nie to. Nie wiem, w sumie Fallout? Ten? Ten to był Fallout? Co? Fallout 2. Dwójka to powinna być na przykład, no, nie wiem, taka, nie wiem. Tata. No niestety nie. Ale jak Fallout z kamera z góry? Nie wiem, o co chodzi. Kapitan Pazur. Grałem, to ten. Duke Nukem 3D. Też grałem. W sensie nie grałem w 3D, grałem w Duke Nukem Forever. A 3D to nie wiem, ten może. Nie wiem. Czy ten? Dobra, to był... Myślałem, że to Doom. Quake 3. W Quake'a nie grałem, ale... Wiem jak wygląda... No to ten. The Neverhood. Nie znam tej gry totalnie. O, ten. Crazy Drake. Nie wiem. Ten. To będzie chyba cywilizacja, ten obrazek taki strategiczny. My Friend Cool. Nie znam tego totalnie. To może być to. Doom. No to Doom to będzie ten. Super Mario World. Ten. No tu widać Sonic, to ten. Reflux. Nie wiem, ten mi najbardziej pasuje. Cezar 3, ten. No, ja myślałem, że to cywilizacja na początku. Half-Life. Ten, nie ten. Wormsy. No to te. Resident Evil, ten. I StarCraft, ten. No i uwaga, jaki wynik? No, zaledwie 65%. Nice. Dobra, to próbujemy jeszcze jakieś... O! Znalazłem super quiz. Co wolisz? Edycja dla graczy. W sensie gierki. Zobaczymy. Aha! Ja to już wybrałem. A, to ja już w to grałem. To nie. Nie wiem, czy ja w to grałem. A nie, ja w tego nie grałem. Dobra. To zobaczmy. Co wolę? Simsy 3 czy Simsy 4? Nie wiem, czwórka tutaj ewidentnie. Tylko, że ja kliknąć nie mogę, bo coś się zawiesiło. Diablo 3 czy Diablo 2? Nie grałem w obie, ale wybieram trójkę w takim razie, bo nowsza. Overwatch czy Team Fortress 2? Zdecydowanie Overwatch. W tego drugiego nie grałem. Konsola PlayStation 3 czy PlayStation 3 czy PlayStation 4? Piątkę mam tylko, ale wybieram czwórkę. PlayStation Move czy PlayStation VR? No VR jest lepszy. I w końcu jakieś normalne pytania. Nigdy nie grać więcej na PC-cie czy nigdy więcej nie grać na PlayStation? Powiedzmy, że 5, bo ja mam tylko 5. To nigdy więcej nie grać na PC-cie bym wziął. Aha, i ostatnie pytanie. Co wolisz? Przenieść się do świata wirtualnego czy przenieść postacie do wirtualnej rzeczywistości? Raczej ja przenieść się do świata wirtualnego. No i dobra. Może jeszcze z jeden quiz dam radę zrobić. Może teraz jakiś quiz... Test dla graczy, że nie co wolę, tylko po prostu jakiś test pod sam koniec. Quiz dla graczy. Ale nie, to też grałem, to nie, czekajcie, przepraszam. W co już też grałem w sumie. Test dla graczy po prostu. Nie, dobra. Test... Albo nie test, że... Bo ja miałem na myśli, że taki test, nie? Że po prostu... Quiz o... Nie wiem, o... Quiz o... Albo quiz po prostu dla... graczy, same quizy? Nie wiem, dobra, może, mogę coś poszukać w sumie, bo to już było, to mogę coś innego poszukać. Mogę tutaj poszukać dla graczy. Dobra. Rozpoznaj postacie z Brawl Stars po tytule gracza. Po tytule gracza. No dobra. Aha. Krakra, no to kruk. Piękniś. Piękniś to może być Piper, nie? Kto jest piękniśiem? Melody? Czekajcie. Mandy? Nie. Colt? Nigdy bym nie zgadł. Myślałem, że chodzi o dziewczynę. Dobra.
Dlaczego reklama Astrobota jest nad stroną? Nie czas na wyjaśnienia. Okej. Okay. To może być Edgar Chester Barley. Nie, on niestety nie, Shay. Trochę tego, trochę tamtego. Barley. Nie. Daryl. Nie? Kurde, nie wiem, o co chodzi, Buster. Dobra, będziemy zgadywać. Hashtag hejterzy, Edgara hejtują, nie. Collected Pivinia. Ems, okej. Pirat. Pirat, z piratem, który się kojarzy, jest to Daryl. Daryl, dobrze. Prezes Brawl Stars. Edgar. Tak jest. Mistrz Trumpek. Donald Trump. Dobra, ale nie, Mistrz Trumpek. Kieł, może to być. Ptaszku, ptaszku. Ptakiem, kto jest ptakiem? Kto ma ptaka? W sensie, czy jest ktoś, kto ma tego ptaka, jakąś papugę czy coś? Draco ma dinozaura bardziej. Z Draco to na pewno nie będzie on. Barley też nie, na pewno. Nie wiem. Sandy? Nie. Dynamite. O, faktycznie, dobra. Ciężki orzech. Ciężki orzech do zgryzienia może mieć Buster. No nie. Draco. Bibi. Aha, Mandy, dobra. Masz za swoje, Barley. Tak jest, Kiciuś, no to Kit. Co? Przecież Kit jest kotem. Melodii, Tara, nie. Bibi, okej. Okay. Miał, okej, okay, miał to jest Kit. Mistrz Lochu. Draco chyba. Tak jest. Hekatomba. Colette, Piper. Tara. To jest nie, a był to Buster. Sniper, jeżeli chodzi o snajpera, może to być Piper. Nieustraszona Colette. Sandy, Tara jest. Wszystkich zgadłem i oczywiście Melody musiała być teraz. Tak jest. Jakie masz karty? No to Tara, bo ma karty. Śpioch, Sandy, kolekcjonerska Colette. Mamy to. Słuchajcie, ostatni quiz sobie zrobimy, a mój wynik to 55% w tym quizie. Ostatni quiz sobie zrobimy na dzisiaj. Tak mi się wydaje. Więc uwaga, wpisuję dla graczy jeszcze raz. Zobaczymy. Czy jesteś profesjonalnym graczem? Ja jestem, ale zobaczymy, czy quiz tak uważa. Gdy zaczynasz grać w nową grę, co robisz najpierw? Przechodzę przez tutorial, aby poznać mechanikę gry. Zaczynam grać od razu, ucząc się na bieżąco, czy pytam znajomych. Nie no, zaczynam grać od razu. To zawsze się zdarza. Jaki jest twój ulubiony gatunek gier wideo? Chyba taka jakby inna odpowiedź, bo ja najbardziej lubię takie platformówki. Wiecie, o co chodzi? 3D. Jak reagujesz na porażkę w grze? Zależy w jakiej, ale... Może staram się zrozumieć, co poszło nie tak i poprawić błąd. Jak dużo czasu poświęcasz na granie w gry tygodniu? Kilkanaście godzin to moje ulubione hobby. Co skłoniło cię do zainteresowania się grami wideo? Myślę, że... Chęć odpoczynku i zabawy po ciężkim dniu pracy. Nie no, ja nie pracuję, no. Nie, może ta pierwsza, chęć rywalizacji i doskonalenia umiejętności. Czy stawiasz sobie konkretne cele lub osiągnięcia w grach wideo? Tak, zawsze. Czy korzystasz z poradników lub wskazówek podczas gry? Czasami, czasami. Jakie cechy są dla ciebie najważniejsze w grze? Raczej fabuła, bo lubię zaangażować się w historię gry wideo. Czy tworzysz plany taktyczne lub strategie przed rozpoczęciem nowej gry? To jest w ogóle ostatnie pytanie już. Chyba tak, żeby być dobrze przygotowany na każdą sytuację. No i mistrz gry, więc słuchajcie, tak jest, quiz, też ma rację, bo to prawda, że jestem mistrzem gry. W ogóle dlaczego Steam to stworzył? Okej. Okay. To patrzę teraz na komentarze, ale to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli wam się podobały te quizy, to zostawcie łapkę do góry i subskrypcję na moim kanale, a wy możecie zmierzyć się wraz z samym sobą w tych quizach. Więc to, do zobaczenia, trzymajcie się, no i pa pa, cześć.